była to dla mnie. To była ekstremalnie ciężka szkoła. Znaczy, no nie wiem, czy to jest adekwatne słowo użyte. Ciężka. Wymagająca po prostu. Ekstremalnego wysiłku. Głównie związanego z tym, co szaman uświadczył, czyli kołaczeniem ręki. Było to mocne bardzo przeżycie, które mnie kosztowało energii. Choć ja tego nie doświadczałam, tego bólu i tego, co szaman doświadczył, to jednak jakaś kwestia połączenia nas. Ja się tak mobilizowałam, żeby być z nim. To mocne przeżycie. Tym bardziej, że ja sobie zdawałam sprawę z grozy sytuacji. Z racji mojego wykształcenia i tak dalej. Wiedziałam, co to jest. Ta rozwalona tętnica i ścięgno i ta rana taka okrutna, takie do kości po prostu, wszystko otwarta taka. No. Później to przecie. Przypominam, że powiem, że naprawdę ekstremalna szkoła. I konfrontacja ze swoimi emocjami właśnie. Poczucie osamotnienia. I jeszcze, że akurat w tym czasie dwie mi najbliższe osoby, czyli szaman i moja mama, doznali takich uszczerbków na ciele. Że się zmierzyć z tym, to wcale nie było takie proste. Jakby to nie brzmiało śmiesznie, ale ta szkoła z racji tej, co się wydarzyło, to można powiedzieć, inna od wszystkich. Takie Tomka też myślę, postawienie takim takich ekstremalnych wymagań.
może nie mówię to jak bym chciała. Bo nikt nam de facto nie stawiał takich wymagań, ale konfrontowaliśmy się z tym, z faktami, nie? I jak się zachować w danej sytuacji. To jak on się zachował, może był jej wzorcą i zachował zimną krew. Oczywiście nie wspominając o szamanie. Wszystko to, co robił, to przekraczało moje wyobrażenia w ogóle, że można się tak zachować. I tak dalej. Na żywca to wiesz, wszystko się odbywało, to projekt, to szycie i wytrzymałość jego. Przede wszystkim